12 września wspominamy świętego Piotra Starentais, biskupa. Nic nie wiemy o młodości Piotra. Prawdopodobnie był mnichem benedyktyńskim w Moulins. Razem z innymi zakładał potem w lesie pod Situ nowy ośrodek. Stamtąd to w roku 1113 na nową fundację do Ferty, gdzie był najpierw przeorem i gdzie około 1120 roku został opatem. Następnie przewodził ekipie zakładającej opactwo w Tiwietu po drugiej stronie Alp. Podobnie w roku 1124 działał w piemontskim Locedio. Dzięki tym czynnościom znalazł się także w Dolinie Tarentes, na terenie osieroconej diecezji. Poznawszy jego zalety, tamtejszy kler i wierni zażądali, aby objął u nich rządy jako biskup. W 1125 roku zasiadł na tej stolicy. Razem z hrabią Amadeuszem III starał się potem o założenie opactwa cysterskiego w Tamie. Na terenie diecezji Vienne interweniował w sporze między kanonikami z Agen a seniorami z Allange. Wtedy też kanoników regularnych wprowadził do swojej diecezji. Zmarł w opinii świętości w roku 1140. Jego wspomnienie przypada 12 września. Módlmy się. Boże, Ty w świętym Piotrze dałeś swojemu Kościołowi wzór dobrego pasterza. Sprawdzaj jego wstawiennictwem, abyśmy na wieki mogli zamieszkać w niebie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże, módlcie się za nami. Bądź nam.